Z wielu twoich publikacji wynika, że masz pewne nazwiska, do których najchętniej wracasz, tak. I to nie są nazwiska zdecydowanie współczesne. I tu pytanie, czy jak długo musimy czekać, żeby coś z czasów nam współczesnych osadziło się w kanonie? Czy ta dobra literatura to już jest tylko literatura dawna, czy to dzisiaj nie jest też... pytanie do mnie. Jestem od antykanonu, a nie od kanonu. Mnie się podobają ci, którzy mieli pecha. Czyli którzy się nie przyjęli. No, pisarze zapomniani na przykład. Czy ja wiem, kto dzisiaj czyta Anatola Fransa na przykład. A ja czytam z satysfakcją, ciągle u niego coś znajduję. Albo kto czyta Teodora Fontana. O, ja uwielbiam Effie Briss. Niedawno wróciłam do tej powieści, odwiedziłam to miasteczko w Niemczech, gdzie on się urodził. Czytam Chestertona, którego próbuje zawłaszczyć pewna nieprzyjemna formacja polityczna. Tak. Czytam go jakby nie tylko dlatego, żeby go odkręcić, ale także dlatego, że jest jeden z najbardziej tajemniczych i dziwnych wyobraźni, z jakimi się zetknąłem. Znajduję takie postacie jak ten piszący po rosyjsku Polak Zygmunt Krzyżanowski, który w środku rewolucji rosyjskiej, prawda, w latach 20. objawił się nagle jako twór umysłowy, to kijowianin był, całkowicie środkowoeuropejski, pisarz z kręgu wiedeńsko-praskiego, więc Kafka, Muzil, prawda, Broch, przeniesiony do zrewoltowanej Moskwy i postawiony w roli kierownika Teatru Tairowa. Piszący opowiadanka takie jak Dino Buzzati albo Italo Calvino. Cztery strony maszynopisu sensacyjnej treści, która to treść jest niesłychanie spekulatywna i polega na tym, żeby jakąś ideę abstrakcyjną, na przykład czwartego wymiaru, prawda, albo teorię Einsteina, przedstawić w wersji fabularnej. Ja po prostu jak go odkryłem, to zdrętwiałem z rozkoszy. I nie tylko ja, Rosjanie też. Pięć tomów wyszło nakładem rosyjskiego Ministerstwa Kultury, a u nas, prawda, jakby nie chcemy go przyjąć, mimo że opowiadałem różnym zainteresowanym osobom, że był to kolega szkolny Iwaszkiewicza z tego samego gimnazjum kijowskiego i Wertyńskiego. No ale to są też nazwiska, które jakby nie budzą sensacji. Ja powiedziałem o nazwiskach, które się często przewijają w twoich publikacjach. Tak. No to są takie postacie jak Schulz, właśnie jak Gombrowicz, Witkacy, się przewija, tak. Kafka właśnie, się przewija, Lem. Ale czy skoro najbardziej lubisz pisarzy zapomnianych, czy to znaczy, że tych też już zapominamy? Może tak jest, że już ich nie czytamy? Nie. Ci są akurat w rozkwicie, mają swoją publiczność, ale oni są niezgłębieni. Wybiera się pan na zlot fanów Schulza, czytelników Schulza, tak? No to jest taki, to jest po prostu Schulz Festival, który się odbywa. Odbywał się co dwa lata, ale chyba się już będzie odbywał corocznie, ponieważ nie można już opanować tego żywiołu. Co myślą sobie drohobyczanie, patrząc na te watachy, które tratują ich miasteczko. Na szczęście to jest w listopadzie, ale teraz będzie w maju. Mhm. Ale mówimy o publiczności typu Woodstock? Tak, ponieważ pojawia się tam wielonarodowa, od Izraela począwszy, aż na Stanach Zjednoczonych kończąc, sfora badaczy. I pojawia się pięć razy tyle miłośników i miłośniczek. Do tego się dołącza pół intelektualnego Lwowa i Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, który się składa wyłącznie z pięknych dziewczyn. Pamiętam, że usiadłem w jakiejś knajpce w zeszłym roku i mówię im, że brat Brunona, Izydor, miał kino w Drohobyczu na ulicy Stolarskiej 3, że kino nazywało się Urania i oni mi zaczynają recytować repertuar tego kina z pamięci. No więc mówię, Izydor, zanim się zajął nawciarstwem i zrobił naprawdę majątek, w wczesnych latach 20. przeniósł się do Warszawy i miał tam aż trzy kina, między innymi też jedno z nich nazywało się Urania i było w budynku Filharmonii. I nagle te dziewczyny, które wyglądają tak jak
wszystkie piękne dziewczyny, nagle zaczynają mi z pamięci ten repertuar tych kin warszawskich Izydora Szulca też recytować. Oni wszystko wiedzą z przedwojennych gazet, do których się dokopali. I myślę, że to jest wielka miłość tej młodzieży, której się już nie da z ich serca wydrzeć. Czyli to plemię czytaczy jednak rośnie w siłę właściwie. Może jednak. Właśnie, to nosi wszelkie znamiona kultu, no a z kultem nie ma co walczyć, prawda? Jest to zjawisko irracjonalne. Tak. Podobnie wygląda środowisko witkacologów, które nosi wszelkie znamiona loży masońskiej. I która też odbywa swoje tajne zloty w Słupsku i w Zakopanem na przemian. No i jeżeli Państwo zajrzycie, bardzo zachęcam wszystkich, na stronę internetową Witkacologia, robioną w Niemczech przez takiego znakomitego historyka sztuki, który się nazywa Wojtek Sztaba, to zobaczycie, jaki jest ruch w interesie. Nie ma dnia, żeby nie została odkopana jakaś anegdota, nie była zaanonsowana jakaś publikacja, nie została znaleziona fotografia albo nie kupiona pocztówka na Allegro. A do tego dorastają komentarze, i to nie są komentarze tylko ilościowe, ale jakościowe. Witkacy obecny całkowicie się różni od Witkacego sprzed 20 lat. Z czasów praojców, tego pierwszego pokolenia witkacologów, takich jak pani Dunka Micińska czy kot Puzyna. To jest zupełnie inna już postać, o której wiemy znacznie więcej, który jest niezgłębiony. Ale ciągle się też ukazują nowe tomy korespondencji. No tak, więc jest ciągle tak, to więcej była wielka przygoda mojego życia, te cztery tomy korespondencji z żoną. I przyznam się, że gdybym miał powiedzieć, do którego z tekstów w tym duchu opowieści jestem jako do opowieści właśnie najbardziej przywiązany, to bym powiedział, że jest to historia o znalezieniu tej przedziwnej zabawki, jaką się bawił nie tylko mały, ale także już i dorosły Witkacy pod koniec lat 30.